Witam was tutaj, cześć, cześć i zapraszam was na kolejne co nowego w City Skylines PlayStation 4. I tak, co pojawi się nowego w update'cie 6.0 i tego typu różne rzeczy. Update 6.0 będzie jutro w czwartek 31 stycznia. Tak, mniej więcej to będzie dziś, mamy środę, jeżeli wszystko wyszło. I dzisiaj będzie odcinek jeszcze z Indus Deals, w którym wam dokładnie pokażę, co się pojawi. Ale bez wymiennego wydania. Dostałem informację, mam nadzieję, że info jest potwierdzone, bo takie jeszcze z tego rzadko korzystałem, ale mniej więcej wiem, co się będzie teraz pojawiać. Jutro, czyli w czwartek, w update 6.0, mają być wszystkie bugi poprawione i takie tam, i pojawią się dwa dodatki. Jeden dodatek, ja sobie przejdę, poczekajcie do poczty. Jeden dodatek to jest oczywiście Green Cities, więc bardzo fajnie, jestem za. Natomiast drugi dodatek to jest European Suburbia Content Creator Park. I pak. I tak, Green Cities, no to chyba wszyscy wiemy, to pokazuję wam Green Cities mniej więcej jak wygląda w mojej serii z Cities Canons Industries, gdzie zakupiłem sobie Green Cities. No i to akurat całkiem fajnie tam to wszystko działa, tak? Tu macie tam przykładowe obrazki, jak to Green Cities wygląda, tam mamy nowe autobusy ekologiczne, ścieki można w końcu, no żeby naprawiać, mamy w końcu ekologiczne te śmieciarki, jak to się nazywa? Segregowanie śmieci, recykling i tego typu różne takiego fajne rzeczy, więc będzie się działo zielonego. Dużo zielonego, nowe parki, o, to jest fajnie, dużo nowych parków, dużo naprawdę fajnie rzeczy. I drugim dodatkiem, który się pojawia, to jest European Suburbia Content Creator Pack. Tego dodatku zbytnio nie znam. Znaczy, on dodaje tam parę takich europejskich budynków. Na mapach europejskich się budynki zmieniają na jakieś takie bardziej europejskie, paryskie i takie tam. Ale dokładnie wam nie powiem, co to jest, bo to jest jedyny, naprawdę jedyny dodatek, którego tutaj nie mam z tych wszystkich. Więc tak, to mniej więcej tak to mniej więcej wygląda. I tak, to są dwa. Te dwa oczywiście są płatne. Wszystkie dodatki, które tam wam tutaj mówię, będą raczej płatne, z tego co słyszałem. Więc to jest płatne, ale... Dobra, to zaraz po kolei, ale będzie nowy Season Pass do tego. Kolejnym dodatkiem, który się pojawi, to już później, bo te dwa pojawią się właśnie w czwartek, czyli jutro. Natomiast kolejne dwa, kolejne mamy pięć jeszcze przed nami, pojawią się w nowym Season Passie, będzie ten Season Pass 2. Prawdopodobnie będzie kosztować tyle co poprzedni. Oczywiście, jak możecie się domyśleć, będę kupować Season Passa i mam na niego przygotowane 200, więc mam nadzieję, że nie przekroczy mojego budżetu. Ale mniejsza z tym, kolejny dodatek, który ma się pojawić, czyli tak zakładając jakoś coś koło przed wakacjami, to jest kolejny fajny dodatek. Serio, fajny dodatek. Park Life. No, co tu dużo mówić. Park Life to jest po prostu to jest jeden z moich ulubionych dodatków. Po właśnie tam po Mass Transit i no ogólnie prawie wszystkie są fajne. Ale to jest jeden z czołowych dodatków, który trzeba mieć. Po prostu go trzeba kupić. Jeżeli znacie te nasze standardowe takie nudne parki, tam się nic kurde nie dzieje. A tu stawiasz parki i sobie go budujesz samemu. Wstawiasz płoty, różne tego typu rzeczy, parki, własne ozdoby, drzewka, no przecież kojarzycie moje parki, no. Z Cities Skylines Industries, to właśnie tam takie te parki robię. Tam jest po prostu pięknie, te wszystkie parki, ty można sobie krzaczki poustawiać pięknie, wejścia wszystkie i jeszcze pieniądze na to sobie dać. Specjalne przepisy do Park Life'u. Autobusy turystyczne, nie, tego jest naprawdę dużo i na ten dodatek to bardzo czekam. Na Green Cities też czekam, ale Park Life to jest to. Kolejnym dodatkiem jest Country Road Radio Station. No to co tu dużo możemy mówić, no to jest jedna z moich ulubionych stacji radiowych w Cities Skylines, jaka powstała. Których mam oczywiście. Więc całkiem fajnie w tym... No to jest to radio, no. Takie muzyczne, takie country, no. Zresztą co tu dużo mówić, na pewno możecie je kojarzyć też z mojej serii. I zresztą w międzyczasie powinniście je tam słyszeć jeszcze w tle. Takie trochę takie na fajne. Kolejny dodatek to jest All That Jazz Radio. Tego dodatku nie znam, znaczy mniej więcej go znam. To jest tylko i wyłącznie z tego co kojarzę radio. Jazzowe radio. Na nie też czekam, żeby nie było, ja też czekam na radio jazz. Akurat tego nie kojarzę, tam kosztowało chyba 17 zł na PC, więc nie kupowałem, bo dużo. Ale to jest PS4, więc tutaj wszystkie dodatki kupuję, więc co innego. Więc zobaczymy, jakieś jazzowe radio nowe. Ogólnie fajnie, bo będzie dużo nowych radii, więc fajnie. Dalej, kolejny duży dodatek. Industries, no i to panowie i panie. Jak Industries pojawi się na PS4, to ja nagrywam codziennie Cities Skylines. Nie mam opcji. Nie, ale serio. Jeżeli Industries się pojawi i moja seria na PC nie będzie się aż tak bardzo zwracać, to kończy się seria na PC i Industries wchodzi.
Najmniej fajne jest to, że Industry pojawi się prawdopodobnie koło listopada, grudnia. Jeżeli się w ogóle pojawi, ale Industries, chyba nie muszę powiedzieć, co to jest. Na koniec wam mogę pokazać. Mogę, właściwie to teraz tam widzicie takie urywki z Slidera, który pojawił się na Industries. Ja od początku widziałem. Nie, ja to muszę powiedzieć. To jest coś takiego, że wy macie normalny przemysł, tylko nie tak jak teraz, że dajecie sobie strefę przemysłu i to się buduje. Tylko wy budujecie wszystkie budynki. Jest ropa, to wy wody, bo macie ropę, później przekształcacie to na metale i różne inne tego typu rzeczy. Metale to nie za bardzo. Ropę naftową i plastik. I z tych rzeczy jedzie to do fabryk i produkujecie różne rzeczy. Macie na przykład fabryki zabawek, samochodów, elektroniki, jest tego tam od masa. Jeżeli ktoś lubił SimCity, to jest to. To jest dodatek dla niego. Całkowicie to właśnie zmienia postać przemysłu, w którym nie myślisz o mieście, myślisz o przemyśle. I tak samo jest z Park Life'em. Nie myślisz o mieście, znaczy myślisz to o mieście, ale myślisz też o parkach. No i zapomniałem jeszcze powiedzieć o Park Life'ie. Parki wtedy upgrade'ują też się. Tak samo jest właśnie przy Industries. Tworzy się nowe dzielnice specjalnie dla dzielnic przemysłowych i tamte przemysł też są różne poziomy. Tak samo, to zaraz, w Green City są też nowe dzielnice, na przykład samobudujące się domy, znaczy samowystarczalne domy, mają tam panele elektryczne, trochę są mniejsze z nich podatki, ale całkowicie samo są wystarczalne od siebie. To jest takie dosyć fajne. A, no Industries, co jeszcze dodaje? Pocztę. W końcu, po tylu latach, według mnie to trochę była taka właśnie luka, ale w końcu jest poczta. Można sobie zrobić pocztę polską na przykład. Jeździ są tam zotownie, nowe lotnisko przemysłowe. I ostatnim dodatkiem, który tutaj ja mam wymieniony na tej liście, to jest Synthetic Down Radio. No to co dużo mówić, no to trzeba oczywiście dokupić z Industries, bo to jest wspaniała muzyka. Tak samo jak Country or Radio, nawet nie wiem, które lepsze, obydwa kupiłem w podobnym czasie i to jest muzyka dla moich uszu. Po prostu czysty przemysł, praca w re. No i te dodatki będą się pojawiać mniej więcej tam, powiedzmy tak, co parę miesięcy, nie powiem wam co ile, ale patrząc na to, jak się pojawiały teraz, to tak co około 5 miesięcy. Znaczy, no według mnie, teraz jeżeli się to pojawi, no to kolejny dodatek będzie wakacje lub przed wakacjami, a kolejny dodatek to będzie właśnie coś koło listopad, grudzień w tego roku, więc wszystko się pojawi tego roku. Jedyne dodatku, który mi faktycznie brakuje, to jest Mars Radio. I'm Panem Askelin of Mars Official Radio. Lean back, relax, and let us do the rest. Our songs are simply the best, and my hosting is too. Znaczy, Mars. Wiem, że to był darmowy dodatek, może się pojawi w międzyczasie i to było z okazji tam pojawienia się właśnie tej części, tej gry na Marsa, ale gdyby to się pojawiło przypadkiem, to naprawdę, nawet mi nie chodzi o ten budynek, co na makiety sobie wystrzelamy. Chodzi mi o te radio Mars. To jest po prostu, znaczy ja bardzo lubię tą kobietę, ale po prostu jej angielski jest taki bardzo ładny. No, więc co tu dużo mówić. Ile ja już was dogadam, pewnie bardzo długo. No prawie 8 minut. O, prawie 10 minut, dobra. No to tak jak wam tutaj powiedziałem. A, no i zapomniałem jeszcze oczywiście o jednej rzeczy. Pojawi się nowy Season Pass, tutaj tak mniej więcej to zrozumiałem. Ten Season Pass będzie działać w ten sposób, że mamy Season Pass 1 na dodatki wszystkie z Mass Transit i Season Pass 2 na dodatki od Green Cities po Industries i wszystkie tutaj te dodatki, które wam wymieniłem. No i jeszcze jest tutaj ta Europa. Ile będzie kosztować? Zakładam, że coś koło 180-160 zł. Ale pojawia się też nowa wersja gry. Pojawia się tam wersja, jak nie macie jeszcze podstawki, to pojawia się wersja podstawki tam właśnie ta premium, ale w premium macie wszystkie od Green Cities do Industries, nie macie Snowfalla i Mass Transit, a jeżeli chcecie Mass Transit, to kupujecie albo właśnie ten pierwszy Season Pass, albo kupujecie wersję podstawową gry, która jest tam, to się nazywa edycja burmistrzów czy coś takiego. Ja nie powiem wam dokładnie, jak to wygląda, ale tak to mniej więcej według mnie. No i co tu dużo mówić? Ta sama edycja pojawia się oczywiście też na nie tylko na Xboxa, tylko też na Windows 10 i na Xboxa i na PlayStation.
I ma się pojawić też na Switch, ale tego to wam jeszcze nie potwierdzę, bo nie mam Switcha i akurat Switch trochę jest w tyle, bo tam znowu chyba się ledwo co pojawił. Ale to jest mniejsza z tym, bo akurat na Switchu to jest nie korzystam. Mam nadzieję, że was dużo poinformowałem. Więcej informacji wam powiem jutro, bo jutro sam się dodatek pojawi. Wszystko to, co się pojawi w nowym update'cie, wam powiem dokładnie po kolei co i jak. I w weekend będzie live właśnie z tej nowej, z Green Cities, gdzie wam wszystko wytłumaczę, tak samo z Europa. No i co dużo mówić, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, możecie zostać w górę. I jeśli chcecie zobaczyć właśnie jak to będzie wyglądać na moim kanale, wam to wszystko będę pokazywać, zasubskrybujcie i kliknijcie ten dziwny znaczek, aby nie przegapić tego. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś pojawi się jeszcze Industry, z którym będę pokazywać co się pojawi. Cześć! In the dirt town of Brown Town, there's a big brown stinky lake. The major said we should clean it, as the health was at stake. A simple rationing plan was slain. New shops and parks where kids can play. Clean energy and electric cars. Recycling centers made us green and superstars. Sewage systems now on. The lake ended up being blue all alone. With the city more self-sustaining, Mother Earth can finally stop complaining.